To się nazywa suweren. Co gramy? Band of Love? Yes. To jest Diebur? Co? Diebur? Tak. Teraz tak. Wiadomo, jak jest małżeństwo, to co musi być? Rozwód. I po tym, jak Bob w roku 66 tak był i piątym tak szczęśliwy, że się zakochał, że ten, to oczywiście przyszedł rozwód. Ten rozwód Circa Bao przyszedł w 74-75 roku. I Bob Dylan nagrał słynną piosenkę, słynną płytę Blood on the Tracks, która jest znana jako jakby klasyk w dziedzinie smutnych, przebijających rozwodowych płyt, które każdy chłopak słucha, kiedy rozstał się tragicznie ze swoją dziewczyną. Ja wiem, znaczy ja przynajmniej słuchałem, nie wiem jak to, ale... I jest to absolutny klasyk w swojej dziedzinie i wszystkie te piosenki opisują, są pewnymi, są to opowieści miłosne i... Właśnie musimy zrobić osobny wieczór. Rozwodowy, tak? Możemy George'a Jonesa zaśpiewać też. I więc ta płyta była wielkim sukcesem bardziej artystycznym niż komercyjnym notabene. I znowu, i Bob Dylan po raz kolejny dokonał kompletnej wolty. Te psyki nie są surrealistyczne, one są bardzo raczej takie w miarę proste, są bardzo emocjonalne, są pewne różne rzeczy, które się tam dzieją, ale nie są surrealistyczne, są dość racjonalne. I teraz my nie zagramy żadnej piosenki z tej płyty, ale zagramy piosenkę, która jest jakby odrzutem z... po czym zagramy piosenkę, która jest odrzutem z kolejnej płyty, ale jakby wszyscy są zgodni, że ona... Pewnie dlatego Bob Dylan ją odrzucił, ponieważ zbyt nawiązywała do poprzedniej, a nie chciał się powtarzać. Piosenka się nazywa Abandoned Love, czyli porzucona miłość, jakkolwiek. I normalnie, jedyny powód, dla którego gramy tą piosenkę, jest to, że miałoby skrzypce. Ale jak widzicie, nie ma skrzypiec, także... Tak naprawdę historia jest taka, że Sowa w zeszłym roku miała to zaśpiewać.